Anna Gratkowska, mul książkowy. Pewien mul mieszkania szukał. W różne miejsca stukał, pukał. Chętnie sobie znajdę lokum w jakimś domku albo w bloku. Wnet spakował swe manatki, wyniósł się do górskiej chatki. Widok stąd mam znakomity, widzę wszystkie piękne szczyty. Szybko jednak zmienił zdanie. Ja tu dłużej nie zostanę, tutaj wszędzie jest pod górę, a ja nie chcę być piechurem. Zatem przeniósł się ze stoku do mieszkania w dużym bloku. Już nie płakał nad swym losem, wszak miał windę, tuż pod nosem. Lecz po czasie znalazł wady. Mieszkać tutaj nie dam rady, z każdej strony słychać mole, a ja jednak spokój wolę. Więc się wyniósł na łódź szwagra, bo miejscówka całkiem ładna. Tu mam wreszcie spokój, ciszę i jak cudnie mnie kołysze. Po tygodniu zmienił zdanie. W kółko ciągle kołysanie, ileż można, ja nie mogę, przez to morską mam chorobę. Wyszedł cały roztrzęsiony. Jestem wielce zasmucony, niespełnione me marzenie, gdzie zapuszczę swe korzenie? Nagle patrzy, biblioteka. Myśli, eureka! Wezmę wszystkie swoje grajki, no i wejdę między bajki. Tak zamieszkał w bibliotece. Znalazł swoje miejsce w świecie, gdzie szczęśliwy jest i zdrowy. Taki to jest mul książkowy. Hej Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.